Zapraszam pana przewodniczącego miłośnika, Towarzystwa Miłośników Kartus, pana Tadeusza Morynia, panią starostę Janinę Kwiecień, pana Jana Gawina oraz burmistrza Polanicy Zdrój, pana Jerzego Terleckiego. Bardzo proszę. Pan Tadeusz Moryń, pani Janina Kwiecień, pan Jan Gawin i pan Jerzy Terlecki. Odsłaniamy witającego witacza Kartuzy, stolica Kaszub. Bardzo proszę. Proszę ostrożnie, bo tam jest taki dołek. Pan Tadeusz Moryń jest wysoki, także dosięgnie. No i proszę państwa, historyczna chwila. Kartuzy, stolica Kaszub. Wito. Czujemy te obowiązki, jakie dodatkowe na nas w tej chwili spadają, bo o stolicę trzeba dbać, a zatem ambicja, ambicja, jeszcze raz ambicja, a do tego trzeba dodać praca, praca, żeby tam cele ambitne zostały spełnione. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział. I zapraszam na poczęstunek. Chcę podziękować bardzo serdecznie Towarzystwu Miłośników Kartuz, bo to oni byli tymi, którzy inspirowali, aby to dzieło jak najszybciej powstało. Pewnie urzędowo byłoby tak, że postawilibyśmy tablicę i tak by to się odbyło. Dzisiaj wszyscy będziemy pamiętać ten dzień, że jest to nie tylko przy naszych zacnych gościach z Polanicy Zdroju, ale również jest to początek nagłaśniania tego, o czym wszyscy od wielu, wielu czasów i lat mówimy. Aby wszyscy wjeżdżający i wyjeżdżający z Kartuz wiedzieli, że stolica Kaszub jest tu i tu bije nasze serce wszystkich Kaszubów. Wszystkiego dobrego, dziękuję wam i towarzystwu i wszystkim, że jesteście dzisiaj wspólnie z nami. Tworzymy taką małą historię naszej małej ojczyzny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A teraz zapraszamy państwa.